Tak rodzice z Dąbrowy Górniczej traktowali swojego syna. Ojciec przyduszał go, a matka nie reagowała. Kiedy mężczyzna puścił siedmiolatka, chłopiec nie mógł złapać oddechu. Rodzice dziecka zostali zatrzymani godzinę po tym, jak o znęcaniu dowiedziała się prokuratura. Oboje zostali przesłuchani w sobotę, ale prokuratura nie zdradza, w jaki sposób tłumaczyli swoje zachowanie. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące znęcania się nad małoletnim i przesłuchał w charakterze podejrzanych. Bezpośrednio po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec rodziców dziecka wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakaz publikacji jakichkolwiek treści w mediach społecznościowych. Dziecko jest już bezpieczne, bo w piątek zostało zabrane ze szkoły do rodziny zastępczej. Policjanci zabezpieczyli cały sprzęt elektroniczny, w tym smartfony, który znajdował się w ich mieszkaniu. Dlatego prokuratura uważa, że rodzice nie będą mogli wpływać na przebieg śledztwa. Oczywiście środki zapobiegawcze mogą być zmienione z urzędu przez prokuratora, jak również na wniosek. Ale jest teraz zbyt wczesny etap postępowania, żeby w tej kwestii podejmować decyzję. Służby zawiadomiła fundacja, która informację otrzymała od jednego z internautów. Trafił on na nagranie w mediach społecznościowych. Rodzice z pewnością przekroczyli wiele granic niedopuszczalnych. Ich zachowanie przez długi czas było bardzo przemocowe w stosunku do dziecka. Jeszcze bardziej oburzające jest to, że było to transmitowane na żywo oraz monetyzowane przez rodziców. Rodzice siedmiolatka mieli podczas różnych transmisji w mediach społecznościowych zachęcać do przekazywania im pieniędzy, między innymi na wakacje.